Witam serdecznie. Dziś moim gościem w gabinecie jest pani Kasia. Pani Kasia jest trenerką firmy Mondynik. Panią Kasię zaprosiłam do gabinetu, aby pomogła mi przekonać i zachęcić moje klientki i moje przyszłe klientki do nowego zabiegu, jakim jest oksydermia. Pani Kasiu, co to jest za zabieg? Oksydermia jest to zabieg wtłaczania substancji aktywnych za pomocą tlenu hiperbarycznego. Pani Kasiu, jak Pani wie, do gabinetu przychodzą Panie z konkretnymi problemami swojej cery. Te problemy to taki łuszczący, słabo nawilżony na skórek, to taka skóra palacza, utrata tej jędrności, to są naczynka, zmarszczki, przebarwienia. Czy ja na każdy ten problem będę mogła im pomóc tą infuzją tlenową? Tak, jak najbardziej, dlatego że sam zabieg oksydermii jest to sposób wtłaczania substancji aktywnych, a w zależności od tego, jaką mamy skórę, dobieramy odpowiedni koktajl. Jeżeli na przykład skóra wymaga liftingu, wtedy proponujemy naszym klientkom zabiegi na bazie jadu z węża, a kiedy na przykład chcemy rozświetlić, odżywić skórę, czy borykamy się z przebarwieniami, to wtedy proponujemy na przykład smoczą krew. Nazwy tych koktajli brzmi, powiem tak, trochę groźnie. Smocza krew, jad węża. Chciałam tak jeszcze się dowiedzieć, co to jest ta smocza krew? Smocza krew jest to żywica, żywica z drzewa z Ameryki Południowej, bardzo silny antyoksydant, więc również będzie to zabieg liftingujący. Nie ma się czego bać, czerpiemy z samej natury. A jeszcze się dopytam o tego jad węża. To taki jad węża? Jad węża, tak, malezyjskie węże. Proszę się nie bać, tam jest 4% stężenia, plus komórki macierzyste oraz cała rzesza innych substancji, tak, które pomogą nam zliftingować skórę. Jeszcze pytanie mojej klientki. Czy pomogę jej przy skórze takiej zanieczyszczonej z rozszerzonymi porami? Tak, zdecydowanie. Tylko wtedy bym zaleciła na przykład koktajl na bazie ekstraktu ze śluzu ślimaka. Śluz ślimaka ma zdolności regeneracyjne, więc wszelkiego rodzaju zmiany, w tym wykwity ropne, jesteśmy w stanie szybko zaleczyć i zregenerować skórę. Pani Kasiu, to tak, mówiłyśmy o wskazaniach, a jakie są przeciwwskazania do tego zabiegu? Komu tego zabiegu nie polecę? Do zabiegu oksydermii nie ma praktycznie żadnych przeciwwskazań, więc zapraszamy na przykład kobiety w ciąży, wtedy proponujemy im zabiegi nawilżające, panie z problemami tarczycy również gorąco zapraszamy. A czy mogę ten zabieg porównać do zabiegu z medycyny estetycznej? Mam na myśli tutaj mezoterapię głową, która jest taka mało przyjemna w odczuciu dla klienta. Są tam nakucia. Samego zabiegu do mezoterapii mikroigłowej nie możemy porównać, ponieważ są to zupełnie dwa inne zabiegi, jednak efekty jak najbardziej są zbliżone, tyle że oksydermia jest totalnie bezbolesna, bardzo przyjemna. Drogie Panie, oczywiście przed wprowadzeniem zabiegu do gabinetu testowałam go na własnej skórze. Mnie urzekł tym, że te efekty są widoczne od razu po zabiegu, po zejściu z fotela. Miałam wrażenie, jakby skóra była super nawilżona, była taka wręcz napompowana wodą, jakby była super rozświetlona, kolor cery mi się poprawił. Ja już do końca dnia funkcjonowałam bez żadnego podkładu i fluidu. No i taką kropką nad i było to, że miałam wrażenie, jakby ta buzia była taka bardziej, jakby gęstość tej skóry się poprawiła, ona była taka bardziej zbita, no jednym słowem jędrniejsza. I co najważniejsze, efekt tego zabiegu utrzymywał mi się przez kilka kolejnych dni. Pani Kasiu, wiem, że w świecie ten zabieg jest polecany na zabieg na czerwony dywan. Tak, zdecydowanie. Jest to taki zabieg bankietowy, magiczny, tak? Jeżeli wychodzimy na przyjęcie bądź na jakieś urodziny, to wtedy bardzo klientki chętnie oddają się takim zabiegom i można powiedzieć, że jest tym troszeczkę magii, tak? Że przychodzimy do salonu i za sprawą czarodziejskiej różdżki nagle nasza skóra jest odżywiona i zliftingowana. Tylko różdżką jest tutaj tlen hiperbaryczny, tak, który jest tak. Nośnikiem substancji aktywnych, które wchodzą w głąb skóry. Czy Pani Kasiu, bo tak mówiłyśmy o efektach tych zabiegów, a żeby ten efekt utrzymał się na dłużej, 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 no nie, to jak powinnam go proponować klientkom? Najlepiej by było, aby z zabiegu korzystać w seriach, czyli seria 6-8 zabiegów co tydzień, co 2 tygodnie. I oczywiście nie zapomnijmy również o pielęgnacji domowej w postaci kremu i substancji na okolice oczu, ponieważ jest to bardzo istotne.
Cały czas mówimy tutaj o zabiegu dla pań, a wydaje mi się, że ten zabieg też by sprawdził się dla panów. Tak, ten zabieg możemy zdecydowanie polecać mężczyznom, ponieważ są to zabiegi bezbolesne, bardzo silnie nawilżające, a właśnie mężczyźni mają często problem z nawilżeniem skóry. Chciałam jeszcze powiedzieć, że w gabinecie będzie do kupienia taki bon upominkowy. Jeżeli, drodzy Państwo, nie będziecie mieli pomysłu na prezent dla swojej ukochanej osoby, to myślę, że bon upominkowy będzie w formie tego zabiegu oksydermia będzie super rozwiązaniem. Myślę, że też osoba obdarowana takim upominkiem będzie bardzo, bardzo zadowolona. Czyli co, Pani Kasiu, dziękuję bardzo za rozmowę. Myślę, że udało nam się przekonać i zachęcić Panie do skorzystania z zabiegu oksydermii. Cóż, ja zapraszam do salonu Nicole na zabieg. Dziękujemy bardzo i zapraszamy. Dziś przedstawimy Państwu zabieg oksydermii z udziałem produktów na bazie jadu z węża. Będzie to zabieg silnie liftingujący, również nazwany zabiegiem bankietowym. Każdy zabieg oksydermii zaczynamy od demakijażu. Demakijaż wykonujemy na mleczku. Po zmyciu mleczka tonizujemy twarz płynem micelarnym. Kolejnym etapem jest nałożenie peelingu, żeby przygotować skórę do nałożenia substancji aktywnych. Po zdjęciu peelingu zaczynamy zabieg oksydermii. Zabieg zaczynamy od rozprowadzenia serum. Kolejnym etapem jest tłoczenie koktajlu. Takim sposobem opracowujemy całą twarz. Aby dotłoczyć koktajl, używamy drugiej głowicy. Aby wzmocnić działanie zabiegu, nakładamy maskę algową. Po 25 minutach zdejmujemy maskę, a następnie nakładamy krem na zakończenie zabiegu. Zabieg kończymy żelem na okolice oczu. Widzą, skóra nie jest podrażniona, więc możemy potraktować ten zabieg jako zabieg bankietowy. Nie jest bolesny, więc możemy go polecić każdemu. Zapraszamy.